Wójt gminy Brenna Jerzy Pirch. Witamy serdecznie, panie wójcie. Jest też z nami pani marszałek, pani Beata Białowąs, członek zarządu województwa śląskiego. Można zaklaskać, będą się was mini kapka dać. No i są z nami też gospodarze oczywiście, pani Basia i Leszek Gryniowie, którzy tu na Bacówce i na gospodarstwie, które tam po drugiej stronie drogi jest, urzędują już od wielu roków. Pani marszałek, cieszymy się bardzo, że dostrzega Urząd Marszałkowski właśnie to dziedzictwo, które pielęgnujemy, to dziedzictwo, które związane, z którymi związana jest nasza ziemia i chcemy, żeby przetrwało, chcemy edukować również młodzież. Cieszymy się bardzo za wsparcie niedocenione, no i myślę, że ta impreza, która tak dobrze się ma na terenie naszej gminy, chcemy ją zarażać również gminy ościenne, chcemy zarażać wszystkich mieszkańców i turystów po to, aby to wszystko przetrwało. Moi kochani, dziękuję bardzo serdecznie przede wszystkim gospodarzom tego miejsca, panu Leszkowi, pani Basi, za to, że tyle serca włożyli w to, aby to miejsce właśnie za tym ożyło i w tym pięknym klimatem. Ja myślę, że jeszcze raz wielkie brawa dla pani Basi i pana Leszka, którzy tutaj będą nas dzisiaj gościć, będą częstować właśnie tą potrawą góralską, tymi smakami związanymi z owcami i z tym pasterstwem. Thank you.